Cześć, tu Ernest! Witam się z wami z nowego świątecznego lobby tegorocznej zimy w Fortnite. Do 5 stycznia będzie aktywna operacja Zadymka. Mnóstwo nowych trybów i nie tylko. Z tej okazji zmienił się nawet sklep. Pada tu teraz śnieg, ale co ciekawe, niektóre lotnie są tak duże, że dosięgają tła sklepu i przez nie przenikają. Na polu bitwy za to Śniegomandos postawił 5 posterunków, gdzie można znaleźć powracające burzeloty. Na szczęście w tym roku wykorzystują one paliwo. To dobra zmiana w ramach zbalansowania rozgrywki. Dodam jeszcze, że od ostatniej aktualizacji motorówki także wymagają paliwa. Poza tym na wyspie można wyłowić świątecznego płaszczaka. Leczy tyle samo zdrowia co zwykła rybka, plus nakłada nam kostki lodu. W skrzynkach i na ziemi znajdą się również prezenty. Prezenty jak prezenty skrywają w sobie coś wartościowego. W różnych miejscach są porozstawione bałwanki, w których można się schować. Po zniszczeniu odrzucają graczy wokół i tak samo jak rybka, zamrażają ich buty na kilka sekund. Ponadto na okres świąt obniżono ceny wszystkich egzotycznych przedmiotów. Wyrzutnia śnieżek Śniegomandosa na przykład kosztuje teraz jedyne 400 zł, zamiast 1500. Snajperka Oddech Smoka kosztuje teraz 500 zamiast 1213 zł i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy do sklepu. Można tu teraz za darmo odebrać emotkę śpiewu. Osoby, które kupiły tę emotkę za fałdolce, zanim weszła za darmo, otrzymają zwrot fałdolców. Fałdolce otrzymali również byli posiadacze skina Green Arrowa z ekipy Fortnite. Trafił on do niektórych szafek przedwcześnie i z tego powodu został usunięty, a graczom zostały rozdane rekompensaty. Fortnite nie przestaje rozdawać prezentów. Od czwartku po wejściu do gry każdego przewita ekran odbioru pakietu muzycznego prosto z Rocket League'a. Dla tych, co nie wiedzą, to w Rocket League kilka dni temu rozpoczął się drugi sezon i z tej okazji na wyspie pojawiły się z powrotem dekoracje w modernistycznym domku na zachodnim brzegu wyspy. Pakiet muzyczny jest całkowicie darmowy. Wystarczy wejść do gry przed końcem grudnia. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam bardzo podziękować za zakupy z moim kodem twórcy. Oto kilku z moich wspierających. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jesteście super. A wracając, posiadacze emotki Bangra Boogie otrzymają zestaw przedmiotów związanych z tą emotką, a dokładniej pakiet muzyczny i graffiti. A do tego 20 grudnia odbędzie się wyjątkowy turniej dla graczy na Androidach, w którym można wygrać smartfona i słuchawki OnePlus. Jeśli grasz na Androidzie albo masz dostęp do czyjegoś telefonu z Androidem, to koniecznie zajrzyj do oficjalnego posta na temat tego turnieju, jako iż warto jest wziąć udział. W ostatni poniedziałek ruszył również program Zrestartuj Przyjaciela. Za granie ze znajomym, który nie grał w Fortnite'a przez 30 dni lub dłużej, można odebrać kilka nagród. Fortnite otworzyło specjalną stronę na temat tego wydarzenia, do której link także będzie w opisie filmiku. A na wyspie z punktu zerowego wystrzelono kolejną wiązkę energii, która zmierza w stronę miejsca, gdzie kiedyś stał pomnik Czarnej Pantery. Dzisiaj otworzył się tutaj portal do uniwersum Marvela. To oczywiście zwiastuje nadejście pakietu superbohaterów, na temat którego poznaliśmy kilka nowych szczegółów dla niewtajemniczonych. Wkrótce do sklepu Fortnite wejdzie nowy marvelowy pakiet skinów z 3 ubiorami, 3 plecakami, 3 zbierakami i 2 lotniami. Wygląd samych ubiorów już poznaliśmy w dniu aktualizacji, ale dopiero dzień po Intercellular... No, doszukał się ikonki tego pakietu, na której widać wszystkie skiny w lepszej jakości. Nie tylko to, udostępnił on również cenę tego pakietu i możliwą datę wyjścia. Pakiet obecnie ma cenę ustaloną na $25, co oznacza, że pakiet ten będzie za około 90 zł w Polsce. Co do daty, no już sam portal daje wiele znać. Pakiet powinien pojawić się u każdego w okolicach 21-22 grudnia, nie później. Ciekawostka, skin Taskmastera będzie wyglądał inaczej w Chinach. Niektórzy z was pewnie już słyszeli o tym, że w Chinach czaszki są cenzurowane. I tutaj kolejna ciekawostka, nie jest to wymagane prawnie. Dla nas czaszki mogą być fajnym awatarem albo skinem, a w Chinach są uznawane za nieodpowiednie i obraźliwe. Dlatego twórcy gry sami z siebie cenzurują m.in. właśnie czaszki. To dotknęło przeróżne skiny. Poza tym w czwartkowy wieczór kilka osób z Epic Games poprowadziło transmisję na żywo, podczas której zaprezentowali garść nowinek związanych z silnikiem gry, na którym działa Fortnite, oraz o trybie kreatywnym. W tym filmiku skupię się na tym drugim. Więc tak, w skrócie, na live'ie można było zerknąć na to, jak działa skryptowanie i edytowanie świata Fortnite za kurtynami. Jeden z pracowników Epic Games wyjaśnił dla przykładu, jak wygląda oficjalny skrypt trybu na boxfighty. To skrypt mówiący grze, aby po kolei poczekała na wszystkich graczy, dała im bronię, odliczała, resetowała mapę co rundę i tak dalej. Poza tym ujawniono nam edytor świata Fortnite,
który działa na żywo. W tle teraz widać przykład tego narzędzia w akcji. Posługując się edytorem świata Fortnite, można wgrać dowolny obiekt z zasobów Fortnite albo spoza zasobów Fortnite, a następnie postawić go gdziekolwiek, ustawić dowolną wielkość, proporcje, materiał. Oto dla przykładu drzewko materiału Kevina. To struktura danych, która nadaje mu jego charakterystyczny wygląd. Jeśli Kevin jest tak skomplikowany, to ciekawe jak wygląda punkt zerowy. A oto Kevin, gdy ustawimy jego podstawowy kolor na różowy. Najlepsze jest to, że te wszystkie zmiany da się podejrzeć na żywo w grze, co oznacza, że jedna osoba może edytować świat tak od podstaw, gdy reszta ekipy siedzi w grze i podgląda zmiany. Można to nazwać rozszerzeniem trybu kreatywnego. Epic Games nie dało jeszcze znać, jakie będą dokładnie możliwości, ani kiedy my będziemy mogli z tego korzystać, ale to, co już pokazali, bardzo się do nas uśmiecha. Słuchajcie, to przywołuje u mnie bardzo miłe wspomnienia z Garry's Moda. Spędziłem w tej grze setki godzin i jest to jak najbardziej jedna z gier mojego dzieciństwa. Najwięcej czasu w tej grze poświęciłem właśnie na to modyfikowanie świata gry. Jeśli do Fortnite wejdzie możliwość tworzenia własnych skryptów i edytowania świata w ten sposób, to możliwości będzie tak naprawdę nieskończenie wiele. Jako iż edytor, który zaprezentowali twórcy gry, ma mało ograniczeń. Do tego to jest nowoczesne narzędzie z bardzo przyjaznym interfejsem. Czyli tak, do Fortnite kiedyś będzie można wgrać dowolny model albo zobaczyć, jak twórcy gry stworzyli punkt zerowy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj nie ma granic. No chyba, że gracie na konsoli. Edytor silnika Fortnite jest obecnie tylko na PC-tach. Kilka miesięcy temu parę osobom udało się już wgrać swoje własne skrypty i modele do Fortnite. Niestety jednak update, który zmienił paczki danych, to zepsuł. Na szczęście jednak twórcy gry dadzą nam oficjalne narzędzia. Trzymam też kciuki za to, że twórcy gry dodadzą przeglądarkę modów społeczności, w której jednym kliknięciem można byłoby pobrać modyfikację kogoś innego. Dalej, chciałbym wam teraz przedstawić ciekawy wyciek na temat nowej broni. Mix na swoim Twitterze udostępnił kilka interesujących znajdziek. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się przedwcześnie, jak będzie działać zimowa rybka. Oraz, że noworoczny event w tym roku będzie taki sam jak każdy inny. Co ciekawe jednak, doszukał się w Pika Gry wzmianek o nowej broni i udało mu się ją podejrzeć w grze. Oto ukryta broń elektryczna, która jest niedokończonym albo porzuconym pomysłem do trybu laboratorium. Korzysta ona z modelu i efektów dwóch różnych broni z ratowania świata. Nie wiadomo na dzień dzisiejszy, jaki dokładnie jest pomysł na to urządzenie, ale kto wie, może twórcy gry planują dodać kilka broni stricte dla zabawy do trybu laboratorium. Mango na swoim Twitterze jakiś czas temu dał znać, że odkąd dodano do gry żywioł ognia, w plikach gry pojawiły się wzmianki o środowiskowym lodzie i elektryczności. Pliki związane z lodem i elektrycznością zostały zaktualizowane na start 5. sezonu. Jednak ani to jeszcze nie weszło do gry. Znaczy są kostki lodu, ale to nie jest to. Elektryczność za to może być związana z tą właśnie bronią, albo na przykład elementami świata, jak te transformatory elektryczne. Gracz kopnięty prądem mógłby na chwilę stracić kontrolę nad postacią. No to tylko mój pomysł. Jeśli wam też coś wpadnie do głowy, to piszcie w komentarzach. Mix podkreślił, że to może być porzucona broń, która nigdy nie wejdzie do gry. Ale fakt, że twórcy gry raz na jakiś czas nad tym pracują, podpowiada nam, że coś takiego może kiedyś wejść. Vast Blast za to doszukał się w plikach gry wzmianki o nowej broni ciężkiej, która byłaby działkiem zamontowanym na tyle samochodu. Pasażer takiego auta mógłby zasiąść za ciężkim działkiem. Tego typu pojazdy możecie kojarzyć z na przykład GTA 5. Tam jest ich dużo. To zdaje się być świeżą wzmianką w plikach gry, więc jest niemała szansa na to, że to nie jest porzucony pomysł. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.